Żeby nie pozwolić na rozmnażanie się szkodników marchwi i cebuli, robię w ten sposób, że jeden rząd jest cebuli, drugi rząd marchewki i tak dalej. Uzyskuje się taki efekt, że szkodniki marchwi i szkodniki cebuli nawzajem się eliminują. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że one nie lubią się nawzajem, czy dlatego, że one nie lubią, na przykład śmietka nie lubi marchwi zapachu, ani cienie nie lubią zapachu cebuli. I guzowatość północna w marchwi też nie występuje. Ja nie zaprawiam niczym nasiona. Nieraz można kupić zaprawione, no nie ma innego wyjścia, ale generalnie nie zaprawiam niczym. Oprócz tego marchew, przy okazji cebulę, sadzę na wałkach i to powoduje taki efekt, że marchew idzie do wody korzeniami i uzyskuje się bardzo długi korzeń. Stosuję to praktycznie od lat, jest to sprawdzony sposób, nie trzeba po prostu nic, żadnych oprysków, żadnej chemii, żadnego zabezpieczenia. W ten sposób jest to optymalne i skuteczne.